i konie ruszyły. Start był dość równy. Tam zyskała Verin Bell. Ósemka. I ona prowadzi. Dalej pozostałe konie. Blisko jest Barbariska. Blisko jest także Vendetta Team. Jest tam także Cash the Mort, czyli zaprzęg numer 2. Z tyłu kłusują Sinus oraz z tyłu także Diable Maya. A tymczasem tempo dyktuje Verin Bell i ma do celownika jeszcze 1800 metrów. Niewielka przewaga tam na drugiej pozycji koń z tej samej stajni, Cash the Mort, czyli zaprzęg numer 2. Potem stawka kilku koni i tam z tyłu zupełnie za stawką kusuje Sinus oraz tam z tyłu jest również Diable Maya, trzeci od końca też z pewną stratą, Bombay Sun, czyli zaprzęg numer 5. A tam w czołówce do celownika mamy 1300 metrów mniej więcej, zaczynają się te konie grupować, tam zaczęła galopować Cash the Mort, musi zostać zatrzymana, co tam się dzieje poza tym, Verin Bell została doścignięta przez Barbariskę. Barbariska zatem na froncie, blisko tam jest Verin Bell i tam jest blisko Brandy Horline. Zatem na razie Barbariska, Brandy Horline, te dwa konie, na trzeciej pozycji kłusuje Verin Bell, no i do przodu teraz bardzo ładnie nadrobił stratę, bo to jest w wałach Diable Maya i on uplasował się na trzeciej pozycji. Zatem Barbariska, tuż przy niej Brandy Horline i na trzecim miejscu Diable Maya. A na czwartej kusuje Bombay Sun, który tam sporo stracił na starcie. Na prostą wyprowadza za Barbariska, czyli zaprzęg numer 7. Lekko zbliża się do niej Brandy Horline, ale jeszcze ma stratę. Tam troszkę słabnie chyba Diable Maya i na trzecie miejsce próbuje wyjść Bombay Sun. Do celownika 300 metrów. Barbariska kusuje bardzo dobrze, zbliża się do niej tutaj Brandy Horline, do celownika jeszcze 200 metrów i Brandy Horline będzie próbował zaatakować Barbariskę. Na razie ta ma przewagę jeszcze 150 metrów, Barbariska bardzo lekko, spokojnie dotrze do celownika na pierwszej pozycji, drugi będzie Brandy Horline. Na trzecim miejscu tutaj jest krótka walka, ale trzeci będzie Bombay Sun, czwarty Diable Maya, teraz Sinus, Vendetta Team, Verin Bell i ostatnia Cash the Mort. Ostatni, bo to jest w wałach Cash the Mort, który galopuje zresztą.